Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie pani Kamila Pijanowska z tegoż gabinetu rycin i rysunków MNW. Włochy Aleksandra Gierymskiego, Drzeworyt. Dzień dobry. Być może właściwszym tytułem mojego wystąpienia byłoby Polskie Włochy Aleksandra Gierymskiego i czytelników warszawskich czasopism. Ponieważ przedstawione zostaną ilustracje wykonywane przez Gierymskiego dla tygodników, które prezentowały miejsca i zabytki we Włoszech związane z Polską i z Polakami. Stosunek Gierymskiego do tego zlecenia dobrze obrazuje fragment jego listu do Prospera Dziekońskiego z 1 grudnia 1885 roku. Następny rysunek, który w tych dniach wyślę, robię teraz to świństwo, żeby mieć więcej pieniędzy, przedstawia pomnik generała Grabińskiego, napoleońskiego na Campo Santo w Bolonii, w kaplicy familijnej. Zdanie to obrazuje entuzjazm, jakim artysta pałał do wykonywania ilustracji z włoskimi motywami dla warszawskiej prasy. Pracował wtedy nad ilustracją zamieszczoną następnie w 1887 roku na łamach wędrowca przedstawiającą pomnik nagrobny Józefa Joachima Grabińskiego na cmentarzu w Bolonii. Tutaj w antycznej stylizacji ukazany został żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku generał Brygady Armii Księstwa Warszawskiego, generał Dywizji Armii Włoskiej i mason Grabiński, który uczestniczył w powstaniu kościuszkowskim, a potem walczył w legionach polskich we Włoszech. W roku 1808 osiadł we Włoszech i tam ożenił się, a w roku 1809 przysłużył się miastu, dowodząc grupą ochotników, która broniła Bolonii przed bandą rozbójników i dezerterów. I to jedna z włoskich ilustracji Gierymskiego, które dzisiaj przedstawię. Jak wynika z opublikowanego w katalogu wystawy Aleksandra Gierymskiego, niezwykle precyzyjnego kalendarium życia autorstwa Ewy Mickę-Broniarek, malarz we Włoszech był wielokrotnie. Po raz pierwszy udał się tam w roku 1871 i wraz z bratem Maksymilianem poznawał północ kraju, w tym Wenecję i Lago di Garda. Następnie wybrał się do Włoch w 1873 roku, najpierw tylko z bratem, potem obaj zwiedzali Italię w towarzystwie młodszej siostry Klotyldy, a po jej powrocie do Warszawy obaj Gierymscy osiedlili się w Rzymie, gdzie mieszkali prawdopodobnie do lata 1874 roku. Po śmierci Maksymiliana w tymże roku Gierymski pojechał na pewien czas do Warszawy, ale na jesieni wrócił na włoską ziemię i mieszkał tam z przerwami do roku 1879, kiedy ponownie udał się do Warszawy i osiedlił się tam na dłużej. Następna podróż miała miejsce w latach 1885-86, kiedy wyruszył do Italii z Wiednia ze wspomnianym już zleceniem od Samuela Lewentala, wydawcy ilustrowanego tygodnika Kłosy, na wyszukanie i rysowanie polskich pamiątek na ziemi włoskiej. Kolejny pobyt Gierymskiego w Italii to lata 94-95 i ponownie wrócił na tam jesienią roku 97. Wówczas udał się najpierw do Wenecji, a potem na południe kraju do Neapolu, Amalfi i Ravello. Ostatnie lata życia malarz dzielił między Włochy i Francję. We Francji odwiedzał swojego mecenasa i przyjaciela Brunona Abakanowicza, którego śmierci był świadkiem w roku 1900, a po tym tragicznym i wstrząsającym wydarzeniu wrócił do Rzymu, gdzie spędził ostatnie miesiące życia i zmarł. Został pochowany w Rzymie na cmentarzu Campo Verano. Ja dzisiaj zajmę się właśnie podróżą Aleksandra Gierymskiego z lat 85-86, kiedy podróżował do Padwy, Bolonii i Florencji, następnie przez Wenecję, Ferrarę i Fiesole udał się do Rzymu, skąd zrobił krótki wypad do Czerwary. Powstała wtedy seria 19 rysunków opublikowanych następnie na łamach Kłosów i Wędrowca w latach 86-88 w dosyć dowolnej kolejności, niezależnie od czasu ich powstania. Pierwsza z ilustracji z tego cyklu to grobowiec Marii Klementyny Stuart-Sobieskiej, i ukazała się ona 18 lutego 1986 roku w Wędrowcu. A ostatnia, kościół Santissimo Nome di Maria al Foro Trajano w Rzymie, ukazała się w Kłosach 3 maja w roku 1888. Jak już zostało wspomniane, inspiracją dla włoskiej podróży Gierymskiego było zamówienie, znaczy między innymi było zamówienie Samuela Lewentala, czyli bezpośrednim odbiorcą rysunków było czasopismo Kłosy.
Z powodu jednak opóźniających się wypłat należnych honorariów, Gierymski ustalił z redakcją Wędrowca, że przygotowane przez niego rysunki będą najpierw trafiały do redakcji tygodnika wydawanego przez Artura Gruszeckiego, a następnie dopiero przesyłane dalej, jeśli czasopismo nie zechce ich wykorzystać dla siebie. Ostatecznie jednak z wykonanych 19 rysunków włoskich jedynie 4, grobowiec Marii Klementyny Stuart Sobieskiej, kościół San Bartolomeo all'Isola w Rzymie, Prato della Valle i nagrobek generała Grabińskiego ukazały się w Wędrowcu. Z zachowanej korespondencji wynika, że także i Wędrowiec opóźnił się z przesyłaniem pieniędzy na nadesłane prace, powodując zniecierpliwienie Gierymskiego. Zirytowany rysownik tak pisał do Prospera Dziekańskiego z Rzymu w listopadzie 1985 roku w sprawie opóźniających się płatności. Już 12 dni, jak miałem odebrać pieniądze za rysunek z Wędrowca. Dotąd nie przyszły. Widzę z tego, że nie mogę dalej rachować na niego. Prawdopodobnie Gruszecki nie rozumie dobrze grzeczności, jaką mu robię, przysyłając mu rysunki i pozwalając w nich przybierać jak w ulęgałkach. Basta. Prześlę jeszcze za parę dni dwa, z których może jeden wybierze. Co zaś się tyczy Sobieskiej? Proszę, więcej upoważniam cię do odebrania rysunku tego z kłosów, z Wędrowca i sprzedania go do kłosów. Nie o miejsce zbytu moich robót mi chodzi, ale o ilość, jaką mogę zrobić. No i punktualność w odbiorze pieniędzy. W takim razie niedaleko zajedziemy z Wędrowcem. Rysunki z włoskiej serii, to jest właśnie ten nagrobek. Rysunki z włoskiej serii, wykonane głównie tuszem i gwaszem, przy użyciu także akwareli i sepi, zostały powielone w technice cynkotypii. Kwestia techniki wykonania ilustracji w czasopiśmie jest o tyle istotna, że to zagadnienie pojawia się w listach Gierymskiego właśnie w kontekście widoków włoskich. Gierymski tak pisał do Prospera Dziekańskiego o rysunku grobowiec Marii Klementyny. Ale wracam do Sobieskiej. Sądzę, że najlepiej byłoby reprodukować za pomocą fototypii Angerera albo gdzie indziej, gdzie lepiej te rzeczy robią. Rysuję zwykle w ten sposób. Rysowanie zwykle w ten sposób oznaczało drobiazgowe wykończenie szczegółów, stosowanie silnych bieli gwaszowych, często zmieszanych z tuszem, które nadawały rysunkowy specyficzny, bladościny odcień. Tutaj już to jest rysunek przygotowawczy, a tu już jest gotowa ilustracja w prasie. Technika powielania rysunku pociągała za sobą także praktyczne konsekwencje. Cynkotypia polega na trawieniu płyty cynkowej, na którą kompozycja przenoszona jest z papieru metodą fotograficzną. Powstaje w ten sposób matryca druku wypukłego, którą można złożyć ze szpaltą tekstu, podobnie jak klosek z drzeworytem sztorcowym. Różnice są jednak dwie. Jedna to wspomniana przez Gierymskiego prawie dosłownie fotograficzna wierność oryginałowi, dosłownie fotograficzna wierność oryginałowi. Druga to konieczność wykonania rysunku na zwykłym papierze lub na papierze Angerera pokrytym warstwą kredy specjalnie przystosowanym do robienia rysunków, które zostaną później powielone. O ile w przypadku drzeworytu sztorcowego rysunek przygotowawczy mógł powstać na papierze lub bezpośrednio na klosku drzeworytniczym, o tyle w przypadku cynkotypii bazą dla ostatecznej odbitki graficznej był tradycyjny rysunek, no właśnie na papierze. Do naszych czasów zachowało się 5 rysunków z tej serii, wszystkie wykonane w roku 1885, czyli pokazywana już tablica pamiątkowa ku czci Mikołaja Kopernika w Obserwatorium Astronomicznym w Bolonii, która została opublikowana w kłosach w roku 1987. Nagrobek Zofii Czartoryskich-Zamojskiej w kościele Santa Croce we Florencji, który ukazał się także w kłosach w roku 1988. Nagrobek Michała Bogori-Skotnickiego, polskiego malarza amatora, znajdujący się również w Santa Croce i opublikowany w kłosach w roku 1986. Te 3 oryginalne rysunki, reprodukowane następnie w technice cynkotypii, przechowywane są w zbiorach Gabinetu Rycień i Rysunków MNW. W zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajduje się rysunek przedstawiający grobowiec Aleksandra Sobieskiego w kościele kapucynów w Rzymie, zreprodukowany w kłosach w roku 1987, który oznaczony został swoistym autoportretem malarza w postaci stojącego na ziemi cylindra. Odkryciem naszej wystawy, i tu pokazuję niestety bardzo zły rysunek, znaczy bardzo złe zdjęcie, bo takie amatorskie bardzo, jest rysunek znajdujący się w zbiorach prywatnych, przedstawiający już wspominany tutaj grobowiec Marii Klementyny Stuart Sobieskiej, wymieniony już w liście cytowanym powyżej. Ukazuje on nagrobek znajdujący się w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra, który wzniesiony został w
pierwszej połowie XVIII wieku z fundacji papieży Klemensa XII i Benedykta XIV według projektu Filipa Bragianiego. Przepraszam. Bragianiego. Upamiętnia on Marię Klementynę Sobieską, córkę Jakuba Sobieskiego i Jadwigi Elżbiety, starannie wykształconej żony Jakuba III Stuarta, który był pretendentem do tronu angielskiego. Małżonkowie mieszkali w Rzymie i mieli dwóch synów, Karola Edwarda, księcia Walii, i Henryka Benedykta, kardynała Yorku. Niezachowane rysunki z serii włoskiej, których fotografie zachowały się, a losy są częściowo uchwytne, to także bardzo piękny rysunek przedstawiający korytarz w Ospedale di Santa Maria Nuova we Florencji z nagrobkiem Macieja Barciego Kochlera. Rysunek ten przed II wojną światową znajdował się u ulicy Sygietyńskich-Mińskiej w Brywnowie pod Warszawą. I on przedstawia kolejny polski trop, czyli nagrobek polski, właśnie taki epitafium, nagrobek polskiego medyka, który pełnił funkcję głównego lekarza w tym szpitalu. Barski Koel został powołany na przybocznego lekarza Zygmunta III, ale jednak nie wyruszył z Florencji, tam zmarł i został pochowany właśnie w krużgankach Ospedale Santa Maria Nuova, a jego pomnik wystawili jego dwaj bracia. Drugi rysunek, którego dokumentacja fotograficzna się zachowała, to Prato della Valle w Padwie. I ten rysunek z kolei w roku 1938 notowany był w zbiorach Jakuba Bratkona w Łodzi. Na wystawie pośmiertnej prac Gierymskiego w roku 1902 prezentowany był jeszcze rysunek do pomnika generała Grabińskiego, o którym już też wspominaliśmy, znajdujący się w zbiorach Kuśmierskiego. Z kolei wspomniana już Alicja Mińska miała rysunek z nagrobkiem generała Józefa Szymanowskiego. Natomiast Leopold Mejet, warszawski adwokat i kolekcjoner, podarował Muzeum Narodowemu w Warszawie dwie kompozycje z tej serii, które niestety nie przetrwały wojny. Kościół Il Nome di Maria na Forum Romanum w Rzymie oraz nagrobek Jana Chrzciciela Gislaniego w kościele Santa Maria del Popolo w Rzymie. Wśród przedstawionych przez Gierymskiego poloników znalazły się m.in. nagrobki i tablice urwieczniające Polaków umieszczone w zabytkowych budynkach Padwy, Bolonii, Florencji i Rzymu. Na przykład dwie tablice upamiętniające obchody rocznicy 400. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika wmurowane na uniwersytetach w Padwie i Bolonii. To jest tablica z Padwy, tablica z Bolonii Państwo widzieli już w rysunku i ilustracji prasowej. Artysta przedstawił także kościoły, w których przechowywane były pamiątki narodowe, jak na przykład rzymską świątynię San Stanislao dei Polacchi. I z całego cyklu w zasadzie tylko jedna kompozycja nie dotyczy bezpośrednio Polski i Polaków. Jest to widok malowniczego miasteczka Czerwara, położonego 70 km od Rzymu, które ze względu na swoją urodę, malowniczość w XIX wieku przyciągało wielu artystów. Przyjeżdżali tu m.in. Niemcy i Francuzi, m.in. słynny pejzażysta Camille Corot czy Théophile Gautier. Ale i to miejsce było już znane czytelnikom warszawskiej prasy, zanim na łamach kłusów pojawiła się ilustracja Gierymskiego. Już 19 lat wcześniej mogli oni zapoznać się z drzeworytem wykonanym przez Józefa Cholewińskiego. Według rysunku Alfreda Schuppego miasteczko Czerwara w okolicach Rzymu opublikowanym w grudniu 1867 roku, który został opatrzony krótkim komentarzem opisującym piękna tego miejsca i efektowny ubiór jego mieszkańców. Prezentowane przez redakcję Kłosów i Wędrowca ilustracje z założenia miały walor edukacyjny. Wydawcy nie ostrzegli się jednak błędów w opisywaniu zamieszczanych reprodukcji. Przykładem może być rycina przedstawiająca Archiginnazio di Bologna, dawny gmach Uniwersytetu w Bolonii, gdzie obecnie mieści się Biblioteca Comunale dell'Archiginnazio, ze stojącym przed nim pomnikiem. Rycina została podpisana jako pomnik Volta, choć w rzeczywistości przedstawia monument poświęcony Luigiemu Aloisowi Galwaniemu, 18-wiecznemu włoskiemu lekarzowi, fizykowi i fizjologowi, który odkrył istnienie elektryczności w tkankach zwierzęcych i był związany z Uniwersytetem w Bolonii. Na pomniku został przedstawiony podczas przeprowadzenia swojego najsłynniejszego eksperymentu nad przewodzeniem prądu w mięśniach żaby.
Pomyłka w podpisie, którą zresztą popełnił również sam Dzieryński w liście, z którym wysyłał ten rysunek, mogła wynikać z tego, że obaj fizycy pracowali w tym samym czasie i zajmowali się zbliżonymi zjawiskami. Inną, może nawet bardziej jaskrawą nieścisłością jest trzecina przedstawiająca kościół Santissimo Nome di Maria, Altoforo Traiano w Rzymie, która została podpisana w kłosach jako Santa Maria, Maria del Popolo. Barokowy kościół, ten, który Państwo widzą właśnie, Najświętszego imienia Marii, został w obecnym kształcie został wzniesiony w XVIII wieku według projektu Antoana de Rizeta. Wcześniej w tym miejscu znajdował się kościół świętego Bernarda z XV wieku. Ważne jest tutaj wezwanie kościoła Santissimo Nome di Maria, które odnosi się do święta ustanowionego przez papieża Innocentego XI dla uczczenia zwycięstwa pod Wiedniem w roku 1683. I być może właśnie związek z osobą Jana III, który złożył tutaj w tym kościele buńczuk wielkiego wezyra, było powodem dla podjęcia przez Gierymskiego właśnie tego motywu, tego tematu. Tym razem źródłem pomyłki i uznania kościoła za Santa Maria del Popolo mógł być fakt, że Gierymski już wcześniej wysłał do kłosów rysunek wykonany w tym właśnie kościele przedstawiający nagrobek Giovanniego Battisti Cisleniego. W większości włoskich ilustracji Gierymskiego towarzyszyły teksty, opisy. Często były to informacje bezpośrednio odnoszące się do przedstawianego motywu. Tak było w przypadku właśnie wspomnianego już na początku pomnika generała Grabińskiego. Natomiast obszerne objaśnienie historyczne towarzyszyło ilustracji nagrobek z nagrobkiem Gisleniego, która opublikowana została na łamach kłosów w roku 1987. Antoni Pietkiewicz, posługujący się pseudonimem Adam Pług, odwołując się do ówczesnej wiedzy na temat Gisleniego, zauważa, że nie zachowały się w Warszawie prace włoskiego artysty, a napis, który umieszczony jest na nagrobku, upamiętniający zmarłego jako budowniczego trzech królów polskich, jest nieścisły. Pług pisze o rzeźbiarzu, gdzie przedługi cytat, więc jest na obrazku. Po tym Janie Chrzcicielu Gisleniusie, czyli Gislenim, który w epigrafie w swym na nagrobku mianuje się budowniczym trzech królów polskich, a sam sobie przyznaje w malarstwie i rzeźbie równą biegłość, jak w architekturze, nie znajdujemy w naszym mieście śladów najmniejszych w żadnym z uprawionym przez jego kunsztów. Jedynie Sobieszczański w swoich wiadomościach historycznych o sztukach pięknych zaznaczył, że jest o nim wspomnienie w rękopiśmie Stanisława Temberskiego, iż dał rysunek na katafalku do obrzędu żałobnego odprawionego w roku 1655 w Warszawie za spokój dany duszy Ferdynanda, biskupa płockiego. Nic nad to, a naprawdę dziwić się można, czemu ten budowniczy królewski, który tak wysoce o chwale swojej trzymał, iż mniemał, że przez nią śmierć zwyciężył, uwięził i w głaz obrócił, nie zapisał swego imienia ani przy Pałacu Kazimierzowskim, ani przy żadnym z onych gmachów wspaniałych, którymi za panowania tego króla tak ozdobiła się Warszawa, ani nawet przy kolumnie Zygmunta. Przypuszczać więc chyba wypada, że był on tylko tytularnym architektem nadwornym i nie przemieszkiwał stale w Warszawie. Może wróćmy do obrazka. W istocie urodzony w Rzymie Giovanni Battista Gisleni był włoskim architektem, scenografem i muzykiem i rzeźbiarzem. Zaangażowany został przez Zygmunta III jako nadworny architekt i muzyk i pozostawał następnie na służbie u Władysława IV i Jana Kazimierza. W roku zaś 1688 po elekcji Michała Korybuta Wiśniewieckiego wrócił do Rzymu. I jednak mimo opinii Pietkiewicza według jego projektów zrealizowano kilka budowli, m.in. klasztor karmelitanek bosych we Lwowie, czy na przykład kościół Brygidek na Lesznie w Warszawie oraz oprawę architektoniczną nagrobka biskupa Piotra Gębińskiego w katedrze wawelskiej. Projektował także dekoracje okolicznościowe, a zwłaszcza przeznaczone dla dworu królewskiego. I on sam właśnie zaprojektował w roku 1670 własny nagrobek, który znajduje się w Rzymie, w kościele Santa Maria del Popolo. Czasem w kłosach i wędrowcu wykorzystane było jako objaśnienia cytaty z opublikowanych już wcześniej tekstów innych autorów. Na przykład fragmenty kartek z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego towarzyszą rycinie wnętrze kościoła San Stanislao dei Polacchi. Czytelników odsyłano także do bardziej specjalistycznych opracowań. I tak ukrywający się pod pseudonimem R,
autor objaśnienia do ilustracji Wejście do Uniwersytetu Padeskiego, zamieszczonej w Kłosach w roku 1986, pisze: obecnie umieszczamy, odtworzone z natury znakomitym ołówkiem Giermskiego, wejście do tej wszechnicy, godne uwagi nie tylko pod względem artystycznym, ale także i stąd jeszcze, że na tych wspaniałych murach widzimy herby polskie, dotąd przechowujące pamięć naszych ziomków, które się w tym przybytku nauki kształcili i wyższe... które się w tym przybytku kształcili i wyższe piastowali godności. Autor opisu przywołuje również książeczkę historyka i wydawcę Aleksandra Przeździeckiego o Polakach w Bononii i Padwie. Ta książeczka, wydana w Warszawie w roku 1953, niespełno 30-stronicowa, zawiera informacje o Polakach przebywających na uniwersytetach, głównie na uniwersytetach, ale i w Bolonii, i w Padwie. I wiadomości o tych postaciach, o tych osobistościach Przeździecki zdobył śledząc inskrypcje, czyli dokładnie tak jak zostało tutaj opisane, znaczy przytoczone w opisie, inskrypcje i herby w zabytkowych gmachach, a także posługując się włoskimi wydawnictwami oraz zachowanymi dokumentami. Niewykluczone, że ta broszurka mogła być pomocna także samemu Gierymskiemu w jego poszukiwaniach polskich motywów, ponieważ opisane są tam jeszcze dwa miejsca uwieszone przez Gierymskiego na włoskich ilustracjach. Prato della Valle w Padwie oraz wnętrze polskiej kaplicy świętego Stanisława w bazylice świętego Antoniego również w Padwie. W podpisie wymienione są dwie pochowane tu osoby. Aleksander Sapieha i Karolina Jabłonowska zmarła w roku 1840, której nagrobek zdobił płaskorzeźba Luigiego Ferrari. I tutaj przytoczę może odnośny fragment właśnie z książeczki Przeździeckiego, ale już krótki. A 30 listopada 1619 roku umarł w Padwie i w kwiecie wieku Aleksander Kazimierz Sapieha, podstoli litewski, którego zwłoki do ojczyzny odwieziono, a wnętrzności tu pochowano. A w roku 1937 jego brat Krzysztof Sapieha, mieszczyk litewski, wojennymi czynami wsławiony. Jak świadczy napis nagrobny. Zmarł 27 listopada w 1937 roku życia. Na koniec, w 1840, zmarła w Wenecji księżna Ludwikowa Jabłonowska z domu Wojnianka. Pochowaną została tu wśród rodaków, jak świadczy napis pod płaskorzeźbą z byłego marmuru. Część włoskich ilustracji opatrzona została artykułem Cezarego Polewki, listy włoskie, które drukowane były w odcinkach przez kolejnych kilka numerów czasopisma, znaczy kłosów dokładnie. Pod tym pseudonimem ukrywał się Władysław Kulczycki, poeta i publicysta, który w roku 1860 osiedlił się w Rzymie i stamtąd nadsyłał listy do krajowych czasopism. Jego artykuły towarzyszące ilustracjom Giermskiego nie dotyczyły bezpośrednio zabytków odwzorowanych przez Giermskiego, ale włoskiej literatury współczesnej. Wspomnieć jeszcze należy może o jednym źródle informacji o Włoszech dla czytelników wędrowca, jakim była dołączona do kolejnych numerów tygodnika w roku 1885, a potem 87, a więc równolegle z pojawiającymi się ilustracjami Giermskiego, dwutomowa podróż po Włoszech Ippolita Tena, wydana w tłumaczeniu Antoniego Sygietyńskiego, której pierwsze francuskie wydanie ukazało się w roku 66. Książka Tena, którego filozofia sztuki miała pewien wpływ na polską pozytywistyczną myśl o sztuce, napisana w formie listów, stanowiła bardziej rodzaj relacji z podróży do Włoch niż takim opisem, takim dosłownym opisem zabytków. Jest opisem wrażeń dostarczonych Tenowi przez włoską sztukę, krajobraz, społeczeństwo, niż przewodnikiem, który mógłby się okazać pomocny podróżnemu, który poszukiwałby konkretnych dat i nazwisk. Ten naturalnie nie wspomina miejsc związanych z Polakami, lecz intrygująca jest zbieżność jego wrażeń ze spostrzeżeniami Giermskiego. Francuski filozof opisuje rzymski Wielki Tydzień z taką samą fascynacją jak Aleksander Gierymski rzymski karnawał. Podobnie jak spora część cudzoziemców, w tym Gierymski, ten stoi się w Café Greco. Przygląda się również, znaczy ten, Włochom grającym w mora, pisząc. Najpierw Włosi grający w mora, a teraz jeszcze cytat. Z kawiarni, gdzie jadłem śniadanie, nie pamiętam już na jakiej ulicy, widziałem ze 40 hultajów siedzących na trotuarze lub opartych o węgły domów.
niczym nie zajętych. Palili, wałęsali się, robili uwagi nad pogodą i przechodniami. Trzech czy czterech w łachmanach, spod których widać było jedynie ciało na kolanach, brudnych jak stare miotło, społo pod murem na kamieniach. Z pół tuzina i to najczynniejszych grało w mora, otwierając i zamykając rękę, wykrzykując liczbę palców zamkniętych lub otwartych. Większość nie mówiła i nie ruszała się z miejsca. O tym, że ślady działalności Polaków poza granicami naszego kraju zawsze były przedmiotem zainteresowania rodaków, wiadomo nie od dzisiaj. Współcześnie mamy wiele publikacji podejmujących taką tematykę, zarówno naukowych, jak niezwykle pożyteczna publikacja Polskie pomniki w świątyniach Rzymu, jak i popularna, jak na przykład Rzym po polsku, popularny przewodnik Rzym po polsku. W ten nurt wpisuje się również chociażby tegoroczny artykuł Jarosława Mikołajewskiego, Rzym po polsku, zamieszczony w wielkanocnym numerze Gazety Wyborczej. Wymieniający zresztą wśród polskich śladów w Rzymie nagrobek Aleksandra Giermskiego na Campo Verano oraz wspominający wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. W XIX wieku potrzeba tropienia Polaków za granicą, w tym we Włoszech, była nie mniejsza, a być może nawet większa w obliczu sytuacji kraju. Potwierdzają ją wydawnictwa takie jak O Polakach w Bononii i Padwie Aleksandra Przezdzieńskiego, czy właśnie omawiany cykl ilustracji dla prasy autorstwa Aleksandra Giermskiego. Gieremski poszukiwał polskich motywów we Włoszech, opisywał je, przepisywał instrukcje z postumentów i tablic pamiątkowych, żeby dostarczyć je wydawcom tygodników. Rysunek trafił do rąk redaktora gazety, który zlecał wykonanie z niego cynkotypowej kliszy, dostosowywał ilustrację do istniejącego tekstu lub zamawiał nowy. Gieremski zresztą miał świadomość, że rzadko kiedy taka ilustracja mogła obyć się bez towarzyszącego jej artykułu. Dzięki temu wieloetapowemu procesowi przygotowania materiału informacyjnego składającego się z tekstu i ilustracji budowany był jak najpełniejszy obraz dość dalekiego kraju i Polaków, którzy rozsławili ojczyznę, osiągając sukces poza jej granicami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za referat, który jest rozwinięciem i rozszerzeniem bardzo istotnej części wystawy, jaką są rysunki i drzeworyty wedle nich wykonane Gierymskiego. To jest jedna z takich nowatorskich części tej wystawy.